Siema, tutaj z tej Tinium, a to jest seria urbanizacji Polski. Za 28 dni czeka mnie największa krucjata do tej pory w tej serii, więc ręce trochę mi się pocą. Oczywiście na tej wojnie postaram się skorzystać ze wszystkich rad, które od Was otrzymałem podczas tworzenia tej serii. Czyli właśnie, no nie będę się skupiał aż tak bardzo na zapasach wojska, a bardziej na tym, żeby były skoncentrowane i gotowe do bitwy w każdym momencie. No i żeby wyselekcjonować też najlepszego dowódcę. Tu muszę pomyśleć, gdzie by najlepiej było dać swój punkt zbiorczy dla wojska. Ogólnie postawię go blisko granicy, ale zanim zacznę atakować, to chwilę poczekam i zobaczę, jak będą się zachowywały wojska węgierskie. Co prawda sądzę, że najlepszą decyzją, jaką mógłbym tutaj podjąć, to zaatakować Węgry dosyć szybko i rozbić ich armię, zanim otrzymają posiłki z zachodu. Dzięki temu możemy pozbyć się no około 16 tysięcy wojska z tych 260 tysięcy. Zrobi to ogólnie różnicę, i tak sądzę przynajmniej. No sami też musimy czekać, zanim dojdą wszyscy moi sojusznicy religijni. Właściwie nasza religia wygląda tak. Jest to sekta urbanistyczna. Jest to odłam chrześcijaństwa, który stworzyłem podczas tej serii. No, tutaj też mamy trochę katolików, ale ich powinni po drodze, mam nadzieję, zgarnąć Skandynawowie. No, a tutaj mamy oczywiście główne zaplecze religii katolickiej. Rzym jest też mój. Dostał niedawno co przyjęty. W sumie, co zapomniałem zrobić w poprzednich odcinkach, to nawrócić go na swoją własną religię. No i właśnie, przez wiele odcinków tej serii starałem się jak najbardziej rozprzestrzenić swoją religię, żeby podczas właśnie takiej krucjaty mieć szansę przeciwko katolikom, bo katolicy nie spali i sami dużo rekrutowali. Dobra, tutaj już się zbiera jakaś mała armia z tej całej Wołoszczyzny, więc zacznę już powoływać swoje wojska, oczywiście wszystkich. Zapamiętam też, żeby powołać zakon, aczkolwiek zakon jest automatycznie powoływany i działa, no żyje swoim życiem podczas krucjaty, na to wygląda. Mógłbym też wydać hajs na najemników, ale nie ma na razie takiej potrzeby. Mam 47 tysięcy swojego wojska. Zwolnię trochę grę, bo tutaj się będzie działo. Może to był błąd, że zacząłem ich powoływać aż tak blisko. Zostałem 28 dni. Dobra, to tą grupę chłopów trochę tutaj odsunę. Tutaj jest tylko 500 katolików, więc oni nie dadzą rady. Nawet jeśli by ich dogonili, nie mogę ich jeszcze raz powołać. Dobra, oni tutaj już są trochę gonieni przez kilka tysięcy wojsk moich wasali. Na szczęście właśnie wszyscy moi wasale ruszyli do wojny. Co tutaj w Niemczech się od Jana Pawła? No, Niemcy... Mam nadzieję, że ich przynajmniej spowolnią. Dzięki temu ja będę w stanie zdobyć tutaj kilka twierdz. Tutaj mamy też Wenecję. Wenecja ma dosyć krótką drogę do Węgier. No dobra, w Niemczech będzie się naprawdę dużo działo, ale nie wiem, czy będę w stanie wszystko to obserwować, ponieważ muszę się też skupić na działaniach swoich własnych wojsk. No tutaj już Niemcy przegrali jedną z wojen, z bitew, więc nie jest to dobry początek dla samych Niemców, aczkolwiek większość ich armii jest bardzo nieskoncentrowana. Tutaj właśnie Bawaria ma troszkę większą koncentrację sił. No ja w tym czasie zajmę się tym, co ważne, więc koncentracją swoich wojsk. Tylko, że zanim dotrzemy do jakiejś wielkiej bitwy, to jest duże ryzyko, że oni zaczną zdychać z głodu. Ale pozbędę się chociaż węgierskiego wojska po drodze. Tutaj tą Wołoszczyzną chyba nie muszę się aż tak bardzo martwić, ponieważ zmierzę tam wielu moich sojuszników. No właśnie, tutaj mamy na przykład 6 tysięcy węgierskiego wojska. I myślę, że spróbuję całą tą armię złapać. No już 10 tysięcy, jest ich ogólnie więcej niż powiedziałem przed chwilą. Ale zainicjuję tutaj pierwszą bitwę. Oczywiście powinienem też dobrać sobie jak najlepszego dowódcę. Więc ten tutaj jest agresywnym atakującym, więc musimy działać agresywnie. Ma on bonusy tylko podczas ataku. Jest to wojna, no jest to bitwa, w której jest atakującym. Przeciwko tym już nie będzie atakującym, ale mamy taką przewagę liczebną, że nie jest to problem. Dobra, jako że oni próbują mnie tutaj zaatakować, to już są Bawarczycy, to zostanę tutaj i po prostu na nich poczekam. Reszta okolicznych wojsk dołączy do bitwy, ale będą po prostu bici kawałek po kawałku. Przemieszczę ich tutaj już w razie, jakby zaczęli uciekać, ale nie chcą uciekać.
jak wygląda teraz ilość wojska po obu stronach, bo widzę, że Niemcy zostali dosyć solidnie rozbici już teraz. Mają tutaj 8 tysięcy, a tutaj 17, 20 prawie, że... No, też poszli tutaj w sumie... Dobra, to jest część Skandynawii, Imperium Skandynawii, ale też przegrywają małe bitwy. Tutaj 12 tysięcy kontra 1200. Ale ogólna ilość wojska wygląda tak, że mamy około 20 tysięcy więcej. Nadal. Więc tutaj jak najbardziej po prostu próbuję rozbić Węgrów i Bawarczyków, zanim reszta pośników dotrze do nich z zachodu. Tylko po prostu cały czas docierają tutaj jakieś małe wrogie siły, przez co nie mogę swojej armii przemieścić za bardzo. Wejdę już po prostu do ich stolicy i w tej stolicy będziemy się bronić. Okej, okay, tutaj mam szansę złapać jeszcze część ich wojska, więc oczywiście to zrobię. No, oblężeniami zajmiemy się później. Okej, okay, mój syn zasługuje oczywiście na to, żeby zostać czarnoksiężnikiem. Tutaj znowu oczywiście dążę do bitwy. No, już mamy 20 tysięcy, więc troszkę większa bitwa, ale nadal z dużą przewagą liczebną po mojej stronie, więc spokojnie zwyciężymy. Tutaj, o, jeszcze się ładuje kolejne 12 tysięcy, więc bardzo korzystnie dla mnie. I nadal jest to cały czas bitwa, w której on jest atakującym, więc otrzymuje 25 plus procent do... A, właściwie to działa podczas każdej bitwy, nie tylko ofensywnej, ale też defensywnej bitwy. Więc oni otrzymują plus 25% do śmiertelnych obrażeń, czyli po prostu 25% więcej żołnierzy nie przeżywa bitwy. Tutaj musiałbym pomóc teraz tym sojusznikom, mam nadzieję, że będę w stanie się ruszyć. No i że tam zdążę dolecieć. Jest duża szansa, że nie zdążę, ale może zdążę chociaż tą armię złapać, zanim ta bitwa się zakończy. Jest całkiem wyrównana, więc może... Nie, on nie wygra. Ale będzie na skraju. Przynajmniej zdążę tam dojść. I tutaj już mam kolejne 20 tysięcy, które mogę sobie na spokojnie złapać. Oni nawet będą chyba sami próbowali do tej bitwy dołączyć, jako że... No właśnie, próbują wesprzeć swoich sojuszników, którzy się leją. 20 tysięcy, a tutaj nadciąga tak na oko... No prawie 30 kolejne. Więc dobra, trochę zadam obrażeń. Nie, oni się będą próbować skoncentrować, więc dobrze by było już teraz nieco uważać i nie atakować na ślepo, tylko rozegrać tą bitwę nieco bliżej na przykład wojsk jakichś moich sojuszników, żeby oni też mieli szansę dołączyć do tej wojny, ale póki co punktacja wygląda całkiem solidnie. Mamy plus 53% przewagi dla naszej strony. No i główna koncentracja sił jest tutaj. Nawet nie chce mi się liczyć tych wojsk, ale jest ich po prostu dużo, musicie mi uwierzyć na słowo. No chyba, że komuś chce się policzyć, to możecie policzyć, ale ja nie będę się w to teraz bawił. Jest tu jeszcze 8 tysięcy niedobitków z Niemiec. W Skandynawii jeszcze się przemieszcza 16 tysięcy, 10, 4. Estonia oczywiście jest po stronie katolickiej, ale żadne bitwy się tam teraz nie odbywają. Tutaj są wszyscy. I mimo tego, że mają tutaj taką koncentrację, to akurat przegrywają bitwę, ale no zmierza tutaj jeszcze 17 tysięcy, a właściwie z 18. Tutaj jest kolejne 10. Poradzą sobie. Ja teraz jestem właściwie na froncie, więc muszę trochę uważać. Najlepiej jakbym się troszkę przemieścił na wschód, żeby nie przegrać po prostu tej bitwy, żebym albo był w stanie złapać część armii oddzielnie w jakiejś korzystnej sytuacji, na przykład tutaj, albo żeby moi sojusznicy byli w stanie dołączyć do bitwy. W tej sytuacji spróbuję złapać część tej armii oddzielnie. Dobra, spróbuję tak. Spróbuję złapać te wojska, które są najbardziej odcięte z tyłu. Myślę, że mam dużą szansę. Właśnie tutaj się uda, więc złapałem podzieloną armię. I teraz oni zaczęli się budzić i próbować dołączać do bitwy. Tutaj złapię kolejną część, więc ta część tutaj, no zostawię im swoim sojusznikom. No tutaj bitwa póki co całkiem korzystna, aczkolwiek jest dużo posiłków, którzy przychodzą. Co prawda na bieżąco są bici, więc jest jeszcze szansa, że tutaj przegram. Aczkolwiek zadam im na pewno duże straty, jeśli przegram. W międzyczasie oblężenia się rozgrywają na wschodzie, więc powinno być ok. Zawsze mogę się przegrupować. Nie mam teraz czasu na żadne fełdy. No dobra, przegram, ale zadałem im duże straty, więc... Teraz moją armię przemieszczę trochę na wschód, poczekam trochę, aż się zregenerują.
i będę w stanie wesprzeć swoich sojuszników, którzy mam nadzieję tutaj mi zawiodą, ponieważ ja ich, wydaje mi się, aż tak bardzo nie zawiodłem. Spowolniłem dużą część wrogiej armii, ponad 50 tysięcy, i zostawiłem im tylko z połowę tych sił, tylko że oni są zajęci oblężeniami. No co prawda oblężenia są konieczne prędzej czy później, bo zwiększają punktację wojenną. Więc teraz tutaj 8-9 tysięcy maksymalnego, właśnie maksymalnych wojsk, które mogą być w tych prowincjach. Największe ma Kraków po drodze. Kraków ma 35 tysięcy. Myślę, że nie ma co. Myślę, że jesteśmy potrzebni na tych bitwach jak najprędzej, więc nie ma na co czekać i po prostu trzeba tam ruszać, bo moi sojusznicy zostaną rozbici bez mojej pomocy. No i odkryła się też innowacja prawowitej własności, więc teraz będę mógł wypowiadać wojnę o kilka tytułów z de jure jednocześnie. Co ja bym teraz chciał zrobić? Machikuły, więc pozwoli mi to rozbudować dalej swoje zamki. Już do ostatniego, czwartego poziomu. Miesięczny dochód za każdy poziom stresu. Mój władca zazwyczaj nie jest zestresowany, więc to nie będzie tutaj konieczne za bardzo. Dobra, trzeba się teraz skupić. Chyba podniosły mu się poziom umiejętności, ponieważ wcześniej dawał przewagę 29, teraz daje 31. Myślę, że nadal jest to najlepszy dostępny dowódca w całej domenie. Więc oni tutaj się ustawiają pod stolicą tych Węgier, ale te oblężenia, które tutaj są, dostarczają mi wystarczająco dużo punktacji, żeby być w stanie wkrótce tą krucjatę wygrać, więc po prostu potrzebne jest kilka jeszcze korzystnych bitew. No, mam 40 tysięcy wojska, nadal oni jeszcze nie umierają z głodu, jeszcze mają zapasy, więc jeszcze nie jest tak źle, mamy czas. Zaręczyny są to Zygmunt Piast, to jest mój wnuk. I on ma żonę, teraz już prawie, która, no, z którą ma szansę właśnie na rozwinięcie wszystkich pozytywnych cech z każdej gałęzi. Więc tutaj solidnie przyprowadzona piastowska ludynka z mojej strony, muszę przyznać. Mogę z jakimś synem cesarza utworzyć sojusz, aczkolwiek nie jest mi on potrzebny. Skupmy się teraz na wojnie, jak przed chwilą powiedziałem. Tutaj jest odcięte 17 tysięcy. Część z nich już nawet umiera z głodu, ale zanosi się w sumie na bitwę bardziej z tej strony, więc właściwie już bitwa się zaczęła. Spróbujmy tam podejść i spróbujmy albo może odciąć część tego wojska, które będzie tam szło, albo po prostu... No nie, ta bitwa zostanie przegrana, moich sojuszników jest tam zbyt mało, więc dobrze by było teraz gdzieś tutaj dobrze taką bitwę kolejną zainicjować. Tylko że oni cały czas się tam pakują, więc jak oni się tam pakują, to ja chyba też powinienem, tylko że ich tu będzie ze 100 tysięcy prawie. No nie. No nie. Mam nadzieję, że oni przestaną się pakować tutaj, bo to jest tragedia, co się tutaj odpierdala, za przeproszeniem. Mogliby też po prostu rozbić te wojska tutaj. Dobra, skupię się na tych wojskach, bo tutaj już jest kompletna beznadzieja. Po prostu wyeliminuję ten mały skrawek wojska, który tam jest. Oni też już zdychają z głodu. Ty, cesarzowa, dzieli się z łoże. Już nie będzie z tego dzielenia łoża dzieci, więc spokojnie. Sukcesja będzie niezaburzona. No niestety, nawet jakbym tutaj wkroczył, to bym przegrał bitwę, więc dlatego właśnie taka decyzja z mojej strony. Wybaczcie. Wyeliminuję po prostu tą armię, która tutaj jest. Oni nie dostaną żadnego wsparcia, ponieważ wsparcie jest zbyt daleko. Tylko muszę ich po prostu złapać najpierw. Niestety moje wojska też już pomału zaczynają umierać z głodu. Więc tak długo jak tutaj trwa ta ciuciubabka, tak długo mam coraz mniej żołnierzy, no i też przechodzę przez wrogie ziemię teraz. Dobra, nie złapię ich jednak. Szkoda na to czasu. Muszę poczekać, aż moi tutaj sojusznicy troszkę się przegrupują i dobrze zainicjować kolejną bitwę. Dobra, muszę błagać o przebaczenie jakiegoś władcę sąsiedniego, ponieważ obraził go mój kanclerz. I no, mój władca po prostu by się zestresował, jeśli bym go potraktował po chamsku, bo taki ma charakter. Nie oddam swojego kota, ponieważ mój kot poluje na szczury.
Dobra, teraz są rozbici. Teraz myślę, że jest tutaj szansa. Oni wszyscy już umierają z głodu, tylko właśnie jest większa koncentracja sojuszników na zachodzie, więc jeśli będzie bitwa, to lepiej ją rozpocząć na zachodzie, a nie tutaj. Bo tutaj bym się właśnie wbił i został szybko pokonany, zanim ktokolwiek mógłby mnie wesprzeć. Natychmiast ją prowadźcie. Tak, tak. Władca jest teraz troszkę zajęty. No nie są aż tak rozdzieleni, jakbym sobie tego życzył. Właściwie każda z tych armii jest się w stanie dosyć szybko wesprzeć wzajemnie. Ale muszę działać szybko, bo śmierć głodowa powoduje 5% wyniszczeń na miesiąc. Co oczywiście 5% z całej liczebności tej armii, więc jest to całkiem sporo. Tutaj idzie 5000. Dobra, jeszcze chwilę poczekam. Dobra. Chyba to jest czas na bitwę. Albo mogę jeszcze chwilę poczekać w sumie, bo w tym momencie rozgrywa się dosyć sporo oblężeń. Jeśli bym zainicjował bitwę, to bym te oblężenia przerwał. Niech się chociaż tutaj to zakończy. Dobra. To jest nasz czas. To jest czas na decydującą bitwę. Mam nadzieję, że sojusznicy mnie nie zawiodą. Atakuje najpierw 5000, no i już wszyscy zmierzają w tym kierunku, więc zobaczymy. No trzeba te bitwy inicjować, nie ma co się bawić za bardzo w czubakę. O, zwycięstwo w krucjacie! Jednak oblężenia zdecydowały tutaj o wszystkim. No i mamy teraz Królestwo Węgier, piastowskie. Nie musiałem sam rozgrywać żadnych wojen poza właśnie tą krucjatą. Uff, dobra. Nie było to aż takie złe, jak sądziłem. To jest pierwsza ofensywna krucjata, którą udało się wygrać w tej serii, więc muszę sam sobie pogratulować bardzo dobrego performance'u w tym momencie. I dobra, Rzym, jako że ma już pełen poziom kontroli, to może zostać przyznany mojemu papieżowi. Taki był plan od początku. Tak długo jak ta prowincja będzie w posiadaniu kogoś z mojej religii, tak długo będę otrzymywał ten bonus 10% do rozwoju w całej domenie, na którym mi zależało, więc papież teraz otrzymuje ode mnie Rzym. No i taki był plan od początku. Tutaj papież sobie będzie zarządzał i kolonią, i Rzymem, taką rozdzieloną domeną. Dobra, mam jeszcze trochę czasu i trochę wojska, więc jeszcze zajmę się najpierw tym małym skrawkiem. Oczywiście cały czas pracuję nad uporządkowaniem swoich granic, ponieważ wyglądają nadal dosyć przebrzydle. No to ten władca teraz jest moim więźniem. Został złapany na krucjacie. Mogę go na przykład zabić, tylko że mój władca za to dostanie całkiem dużo stresu. No to zażądam za niego okupu i wtedy od razu wypowiem mu wojnę. Nowe królestwo. Ogólnie kiedy zwyciężycie w jakiejś krucjacie, to możecie zdecydować się zacząć grać jako władca, który jest teraz w tym nowym królestwie. Mógłbym teraz zacząć grać jako Węgry, ale nie chcę tego robić. Nadszedł czas, aby skupić się z powrotem na swoim państwie. No właśnie, nie chcę nim zacząć grać, bo chodzi tutaj w tej serii o to, żeby zurbanizować Polskę, a nie zurbanizować Węgry. A propos właśnie urbanizacji, to Poznań ma już 87 punktów rozwoju, więc zbliża się pomału do setki. A potem przyjdzie czas na Kraków. Tak mi się wydaje. Później na Łęczyce, a później na Nakło, ponieważ Nakło rozprzestrzeni swój rozwój na polskie Pomorze. No dobra, miałem rozpocząć tutaj wojnę, więc on jeszcze rozważa moją szczodrą propozycję zwolnienia go za opłatą. Mógłbym przyspieszyć trochę grę, ponieważ podjęcie tej decyzji troszkę mu zajmuje, ale już się podjął. Teraz mam właśnie casus belli, który pozwala mi wypowiedzieć wojnę o wszystkie prowincje, które są w mojej domenie. Niedługo użyję tego na Finlandii. Tutaj mogę po prostu powiedzieć wojnę religijną hrabstwo. Nie ma potrzeby bawić się w jakieś zawiłe casus belli, tylko klasycznie wojna religijna. Wystawię wszystkich troszkę dalej, ponieważ nie byłem pewien, jak długo zajmie im ponowna mobilizacja, ale zajmuje im tylko kilka dni. Wyrównane siły, ponieważ bronią się w górach, ale nie obronią się. Nie wiem, dlaczego gra daje im aż taką przewagę, że przewidywany wynik bitwy był zrównoważony, ale tak czasem nie bywa.
rzeczywiście. To hrabstwo jest częścią Królestwa Wielkich Moraw, tak? Tak, więc idzie do Króla Moraw, który jest moim wasalem. Proszę bardzo. No dobra, czas na Finlandię. I jak mu wypowiem wojnę? Zawładnijcie wszystkich ziem de jure. Co się tutaj... Dlaczego tylko to? Dlaczego nie to? Ha. Ciekawe. Ciekawe. No to jest mój de jure. Dobra, to może nie jest. Ale to... To już jest. Ha. Czy muszę wybrać tytuł, do którego to jest de jure? Zobaczymy. Ha, nie mam w ogóle żadnego tytułu do wyboru. Ale i tak w sumie zobaczymy następnym razem. Czyli jednak będę musiał co najmniej dwie wojny z nim rozegrać. No dobra. No dobra, no to wezwę oczywiście, jako że to jest wojna o Finlandię, to wezwę Skandynawię na pomoc. Bo czemu nie? Mogę to zrobić za darmo. Mogę też wezwać Niemcy. Mogę też wezwać Węgry, tylko Węgry niech się tam najpierw troszkę odbudują, ponieważ na pewno czeka ich jakieś powstanie chłopskie. A jak widzieliśmy w ostatnim odcinku, powstania chłopskie mogą być lekceważone, ale nie do przesady. Dobra, oczywiście mogę zacząć to oblężenie tutaj, ale wojna rozgrywa się o te dwie prowincje. Więc najlepiej byłoby przyjąć je. To nie jest wojna religijna, więc... Więc jako, że to nie jest wojna religijna, to żadnego zakonu nie mogę wezwać. Możliwe, że będą mi potrzebni chłopi, aczkolwiek jest duża szansa, że ta armia nie jest tak wysokiej jakości, by pobić moich zbrojnych. Nie chcę wysuwać niczyich roszczeń. Mam już wystarczająco swoich własnych roszczeń. Dobra, powołam tutaj trochę chłopów, nie wszystkich, ale na tyle, żeby mieć nadal jednak przewagę liczebną nad przeciwnikiem i oni niech sobie tutaj siedzą. Tutaj już jakaś armia skandynawska, no nawet dwie, dosyć duże, większe armie niż tutaj armie moich przeciwników zmierzają na pole bitwy, więc ja w tym czasie zajmę się oblężeniem. Albo w sumie, skoro oni są tak blisko, to mogę zainicjować bitwę i na spokojnie ją wygrać. Więc najważniejsze, żeby dobry dowódca był w tej armii zbrojnych, ponieważ pierwszy dowódca, który wejdzie do bitwy, ten przywodzi całej bitwie. A jednak nie chcieli wspomóc swoich ziomków. No dobra, teraz już część z nich jest złapana. I właściwie tym sposobem większość wrogiej armii jest wyeliminowana. No to mogę teraz podzielić swoje siły i już zacząć jakieś małe oblężenie tutaj w Nysie. I tak zrobię. Tylko, że bez machin oblężniczych trochę długo im to zajmie. Tutaj dokańczają sprawę Skandynawowie. Właściwie piastowie ze Skandynawii, którzy no pewnym trafem tam się znaleźli na tronie imperialnym. Dobra, tutaj skończyliśmy oblężenie. No to teraz potrzebne nam jeszcze oblężenie Nysy, które przy pomocy samych chłopów zajmuje aż 3 lata, więc wysyłanie ich tam było całkiem bezcelowe. Teraz mogą zostać rozwiązani, żebym już przynajmniej za nich nie płacił. No, tutaj proszę bardzo, kolejny punkt rozwoju w Poznaniu. Czy ja właściwie mam jeszcze jakieś budowle, które mógłbym zbudować w domenie? No nie, nie. Właściwie wymaksowałem wszystkie budowle na wszystkich tych ziemiach. Nie mam żadnych ziem poza tymi, które tutaj widać teraz na ekranie, więc... Kup rozejm, jakiś władca ze wschodu. Nie chcę już teraz kupować rozejmów, ponieważ... Jest możliwe, że będę na wschód za chwilę napierał. Jest to jeden z władców wschodnich, więc chciałbym jeszcze na wschodzie utworzyć jeden tytuł imperialny, który będzie w posiadaniu piastów i właściwie... Właściwie potem jeszcze pomyślę, czy jeszcze jakiś tytuł imperialny chciałbym tutaj otworzyć, piastowski. Zobaczymy. Ale najpierw chciałbym się skupić poza sprzątaniem swojej domeny, to jeszcze na utworzeniu wielkiego stepowego imperium piastowskiego, które już trochę zacząłem robić, ale no, miałem dużo innych zdarzeń, które tutaj wymagały mojej uwagi najpierw. Okej, okej.
Jednak przyjąłem wszystkie te tytuły, które wchodziły w skład mojego de jure. Nie wiem, dlaczego gra pokazywała mi tylko te dwa skrawki z Nysą i tak dalej. Zostało to automatycznie przekazane... No nie, wasalizacja. Po prostu to byli wasale najpierw króla Finlandii, teraz są wasale moi, więc no, zmieniła się sytuacja feudalna. Dobra. Papież jeszcze nie jest gotów, by go wyzwolić, ponieważ jest zbyt słaby. Potrzebowałby jakiegoś tytułu królewskiego. Jest to tytuł Lotaryngii, który najpierw chciałem mu dać. Myślę, że wkrótce będę go w stanie uzurpować. Ile mi potrzeba tutaj tej ziemi? Posiadam 8 z 14 potrzebnych tytułów, żeby uzurpować ten tytuł. 60 tysięcy wojska. Dlatego, że jest z frankami sprzymierzony. No dobra, to co mogę jeszcze tutaj zrobić? To po prostu poczekać, aż ten władca umrze i władzę przejmie jego syn. Wtedy będę w stanie wypowiedzieć wojnę o całe królestwo. Jako, że nie muszę już wypowiadać wojny na Niemcy, ponieważ są w mojej religii, to wypowiem wojnę o Lotaryngię albo państwo zachodniofrankijskie i ten tytuł otrzyma papież Polak. Ale do tego czasu... Czy ja jeszcze powinienem coś posprzątać tutaj? Nie wiem, jak sądzicie? No, chciałem się skupić na wschodzie, więc czas skupić się na wschodzie. Dobrze, że nie kupiłem tam żadnego rozejmu. Tylko sprawdzę jeszcze tutaj tytuły imperialne, które mógłbym utworzyć. To jest całkiem wschodnie imperium. Zacząłem też pracować nad Chazarią, więc myślę, że no, jestem bliżej Chazarii. Chazaria jest trochę mniejsza. I wszystkie te ziemie zostaną przekazane potem lokalnemu władcy, który zostanie królem najpierw, a potem zostanie imperatorem Chazarii. Jest to 5-letni książę Mirosław, oczywiście z domu piastowskiego. No to po kawałku musimy teraz zacząć pracować nad stepem. Oni tutaj mają śmieszne wojska. Najpierw potrzebne mi jest oczywiście to jedno hrabstwo, potem kolejne hrabstwo i tak po kawałku. No i potrzebny mi jest ten punkt zbiorczy do mojego wojska. Zobaczymy w ogóle, ile mi zajmie teraz przyjście tutaj, ale zbrojnym nie powinno. Nieważne, 5 miesięcy. No to wezwijmy po prostu może... Nie no, dobra, tym zajmie 18 dni. Nie potrzebuję oczywiście wszystkich wojsk, więc będę walczył tym, co będę tutaj miał. Co prawda jest ich tutaj znacznie więcej niż przewidywałem. Jest ich tutaj 11 tysięcy, wezwali jakichś sojuszników. Ale tutaj mam samych zbrojnych, które są złotej jakości. Więc co jakbym i tak zainicjował bitwę? No nie wygram. Więc poczekam. O, właściwie już teraz wygram, bo powołali się tutaj kolejni zbrojni. To tylko część z nich zajmuje tyle czasu, żeby tam przyjść. I tak w sumie jest całkiem wyrównana szansa. Ale co jakbym wystawił lokalną armię chłopską? 2 miesiące. No to jakiś sojusznik będzie mi tutaj potrzebny. Na przykład Włodzimierz. Aha, mogę też przekazać wasali. No właśnie, bo dziedziczyłem tych, no... Otrzymałem tych wasali w wojnie z Finlandią. I teraz Włodzimierz. Gdzie jest Włodzimierz? Włodzimierz nie jest z mojego domu. Jest z mojej dynastii za to. Więc Włodzimierz zostanie... Nie ten Włodzimierz. Ten Włodzimierz, król Włodzimierz. Zostanie wezwany na wojnę. No i tu zaraz powinien dosyć szybko przyjść, ponieważ niemalże graniczy z tym dziwnym państewkiem. Tylko, że król Włodzimierza jest zajęty. No dobra, no to jednak będą mi potrzebni tutaj jacyś chłopi. Chłopi, niezbrojni. Niech ci tam parę tysięcy chociaż powoła. No właśnie, już. Jest nawet więcej tych tysięcy niż na początku oczekiwałem. Ale spokojnie, stać mnie na nich, mam 7 tysięcy sztuk złota. Jestem tak bogaty, że nie jestem w stanie tych pieniędzy wydać, więc na przykład zmarnowanie 3000 na najemników nie jest problemem w takiej sytuacji. Dobra, mogę jeszcze ich wysłać. Zainicjuję bitwę ten dowódca zbrojnych, który najpierw tutaj został powołany. Jest to najlepszy dowódca w całej domenie. Zobaczymy, czy złapiemy kogoś ważnego w tej bitwie, co może automatycznie zakończyć wojnę. No i tak się właśnie stało. Zazwyczaj tak się nie dzieje, ale tym razem w końcu się udało. No dobra, no to otrzymuję ten tytuł teraz Mały Książę.
Chociaż jest tu jeszcze jeden książę. Chciałem sprawdzić, z jakiego on jest rodu. Pirieslav. No to nie, to on mnie nie interesuje. Ona mnie nie interesuje. Interesuje mnie mały książę ze stepów. Przyszły piastowski Genghis Khan. No i tym w sumie akcentem chciałem zakończyć dzisiejszy odcinek. Dużo się działo. Dziękuję Wam za oglądanie. Dziękuję Wam za wszystkie lajki i komentarze. Chętnie poczytam o tym, w jaki sposób jeszcze mógłbym te granice uporządkować, aczkolwiek wyglądają już znacznie lepiej niż przed chwilą. Jeszcze na pewno coś ze Skanią muszę zrobić, na przykład odebrać im ten tytuł i wtedy mogę ich wyzwolić i rzucić na pożarcie Skandynawii. No ale dobra, to tyle jeśli chodzi o ten odcinek. Następny odcinek to będzie unifikacja stepu. Więc do zobaczenia.